2000 polskich misjonarek i misjonarzy prowadzi misje w 97 krajach. W Afryce, w Ameryce Południowej, w Azji i Oceanii służą najuboższym, chorym i starszym, niepełnosprawnym i osieroconym dzieciom. Walczą z głodem, uczą uprawy roli i różnych zawodów. Głoszą pojednanie i pokój. To dzięki nim ludzie odkrywają miłość i nadzieję. Pomóż polskim misjonarzom. Wyślij SMS o treści misję na numer 72032. Witam z Rzymu. Gościem Salve TV jest dzisiaj kardynał André Ventrois, arcybiskup Paryża. Monsignor, maintenant sommes dans. Jaką ksiądz kardynał ma opinię o raportach z mniejszych kręgów językowych? Praca nad raportami była wyjątkowo ważna. To jedyny moment w pracach synodu, kiedy można swobodnie się wypowiedzieć, wysłuchać drugiego i rozumnie przygotować odpowiedź. Podczas spotkań całego synodu przedstawia się relacje, które są skutkiem dyskusji w małych grupach, ale nie ma już miejsca na dyskusję w tym gronie. Przez wspólną pracę dochodzimy do konsensusu, który nie zawiera w sobie skrajnych propozycji, ale gromadzi punkty widzenia bardziej wyważone. Jakich owoców synodu spodziewa się ksiądz kardynał? Pierwsze owoce to wcielenie w życie tego, co powiedział nam papież podczas obchodów 50. rocznicy pierwszego synodu o synodalności Kościoła i pokazanie, że synod współpracuje z wiernymi. Ponieważ przy synodzie pracuje wiele osób na całym świecie. Czy w tych ostatnich dniach synodu ksiądz kardynał jest spokojny o jego rezultat? Zawsze trzeba zachować spokój. Trudności stale nam towarzyszą, są częścią naszego życia. Ale jeśli staramy się wierzyć w Boga, to wierzymy, że świat jest prowadzony przez Boga, a nie przez trudności. Merci, monsignor. Naszym gościem był kardynał André Ventrois, arcybiskup Paryża.